Cześć, czołem, przysłowiowe kluski zrastałem. Z tej strony Adrian Kudaty Szymalski, a to będzie taka króciutka pogadaneczka na temat w sumie nie wiadomo czego, nie wiadomo po co, nie wiadomo gdy, nie wiadomo ale, bo jak. W każdym razie, jak pewnie zauważyliście, jestem tutaj przed wami w firmowej koszulce, pan brodacz z pięknym, nieprawdopodobnym i świetnym napisem Szanuj brodę. Specjalnie na ten filmik, słuchajcie, zrobiłem sobie brodę i wąsa, a to znaczy na brodę nałożyłem sobie pachnący olejek, z którego teraz emanuje naprawdę nieprawdopodobny, niesamowity, jedyny w swoim rodzaju zapach. Zrobiłem sobie również wąsa, żeby ładnie przed wami wyglądać. Rzeczywiście na wąsie jest specjalnie nałożony tymi oto palcami wosk. No i przechodząc od razu do rzeczy. Siedzimy wszyscy w domach. No nie ma wyjścia, nie możemy wyjść do lasu, nie możemy biegać, nie możemy jeździć na rowerze i tak dalej, i tak dalej. Autem gdzieś pojedziecie dalej, to też was mogą zgarnąć. No takie różne rzeczy podziały się w dobie tego koronawirusa niestety. Musimy to jakoś po prostu przeboleć. Ja już jestem po prostu, powiem wam, chciałbym, żeby to już było za nami, żebyśmy wyszli z tego jakoś normalnie, bez żadnych problemów. Czy chorób, czy czegoś takiego w ogóle. No chciałbym, żeby się to już skończyło. Z tego miejsca chciałbym was bardzo serdecznie zaprosić, zachęcić raczej do czytania książek. Mamy teraz mnóstwo czasu, w domach siedzimy sobie spokojnie, możemy czytać, co tylko dusza zapragnie. Za mną jest właśnie, chciałem się jeszcze pochwalić moją kolekcją książek. Mam na stanie około 500 egzemplarzy. Wiadomo, że wszystkiego nie dam rady, nie jestem w stanie przeczytać, ale uwielbiam je zbierać, uwielbiam na nie patrzeć po prostu, kiedy sobie wstaję rano z łóżka i podziwiam po prostu tą kolekcję. No i co jeszcze? No słuchajcie, przygotowałem dla was w ogóle mega niespodziankę w tym momencie. To jest coś niesamowitego. Po prostu stwierdziłem, że przełamię się przed wami i przeczytam wam fragment książki, fragment pewnej książki na głos. Jest to Triumf Endymiona z wydawnictwa MAG. Jest to seria Artefakty. Przygotowałem sobie tutaj w ogóle, trenowałem normalnie, słuchajcie, przez około pół godziny przed lustrem, żeby wam poczytać, przeczytać fragment tej fajnej książki. Polecam serdecznie. To już jest akurat czwarty tom tego cyklu. I słuchajcie, to jest naprawdę coś niesamowitego. Nieraz po prostu ja miałem problem z czytaniem w ogóle w podstawówce na głos i zawsze byłem na szarym końcu w ogóle z prędkością czytania i takie tam zdety. Ale słuchajcie, żeby już nie przynudzać, bo wiem, że przynudzam. Przepraszam za te błędy językowe, które pewnie popełniłem mnóstwo w ciągu tego filmiku, ale przejdźmy do sedna. To będzie słuchajcie, ja się trochę się po prostu denerwuję, troszeczkę się boję, ale do odważnych świat należy. W rzeczy samej, potwierdził radca. Dziękuję, dobranoc. Trzymajcie się. Zachęcam do czytania książek. Ciao! Zaraz, nawet. Muszę jeszcze zjeść. Innowiercy. Szepnęła prezes. A, może nie ten fragment. Słuchajcie, całkiem inny. Wiem, żenułka totalna, ale słuchajcie, powiedziałem sobie, że przeczytam to, choćby nie wiem co. Zaraz mi się bateria wyładuje. Z tej strony Adrian Kuda Szymalski, a to jest pogadanka! Wow! Na początek chciałem wam powiedzieć, że występuję tutaj, że występuję w przed nagraniem filmiku oczywiście zrobiłem sobie ładnie wąsa, na brodę nałożyłem olejek, żeby ładnie wyglądać.
dobrze oraz takie, których być może jeszcze nie czytaliście w swoim, swoim życiu. Właśnie tutaj powtarzam się cały czas, troszkę żenada, wiem, że żenada wychodzi, no ale żenada człowieka to zawsze wychodzi. Co ja gadam, także może wam przejdziemy. Zmachałem się jak skurwysyny. Która teraz po prostu ten aromat, który po prostu z tej brody wychodzi, naprawdę umila mi każdą sekundę z wami. Teraz jeszcze zbieram kolekcję polskich mistrzów fantazy, czy coś takiego.